Anuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Cościo. Oblubienica Baranka, Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 7 lutego 1999 roku. Stary Testament mówił o świętym mieście, posługując się obrazem kobiety, i nazywał je córą Syjonu. Podobnie święty Jan w Apokalipsie przedstawia niebieskie Jeruzalem jako oblubienicę zdobną w klejnoty dla swego męża. Symbol kobiety ukazuje różne aspekty Kościoła za pomocą obrazów narzeczonej, oblubienicy i matki, uwydatniając w ten sposób wymiar miłości i płodności. Przychodzą tu na myśl słowa apostoła Pawła, który w bardzo ważkim fragmencie listu do Efezjan kreśli rysy Kościoła chwalebnego, niemającego skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego. Lecz świętego i nieskalanego, umiłowanego przez Chrystusa i będącego wzorem każdego chrześcijańskiego małżeństwa. Wspólnota kościelna, poślubiona jednemu mężowi, jako czysta dziewica, nawiązuje do wizji występującej często w Starym Testamencie, w księgach pełnych cierpienia, jak na przykład u proroka Ozeasza lub Ezechiela. Albo w radosnej i pogodnej pieśni nad pieśniami. Umiłowana przez Chrystusa i miłująca go miłością oblubieńczą. Te dwie rzeczywistości należą do samej istoty tajemnicy Kościoła. Na początku jest wolny akt miłości, mającej swe źródło w Ojcu i rozlewanej przez Chrystusa i Ducha Świętego. Miłość ta. Kształtuje Kościół i ogarnia wszelkie stworzenie. W tym świetle można powiedzieć, że Kościół jest znakiem wzniesionym wśród narodów, by świadczyć o głębi Bożej miłości objawionej w Chrystusie, zwłaszcza poprzez dar, który czyni On ze swego życia. Dlatego poprzez Kościół wszyscy ludzie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, są powołani, by być oblubienicą Chrystusa Odkupiciela świata. Kościół powinien ukazywać tę miłość przypominając ludzkości, która często czuje się samotna i opuszczona na smutnych bezdrożach historii, że nigdy nie będzie zapomniana i pozbawiona ciepła boskiej czułości. Izajasz wyraża to w przejmujących słowach. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Kościół promieniuje miłością właśnie dlatego, że został zrodzony z miłości. Czyni to głosząc przykazanie, byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak Chrystus nas umiłował. A zatem aż po dar z życia. On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Bóg, który sam pierwszy nas umiłował i nie wahał się oddać z miłości swego syna, przynagla Kościół, by przemierzył do końca drogę miłości. Wezwane jest, by czynił to z żywą miłością dwojga oblubieńców, którzy kochają się z radością płynącą z całkowitego daru z siebie, Składanego z niezmienną wielkodusznością, zarówno wtedy, gdy życie płynie spokojnie i pogodnie, jak i wtedy, gdy nadchodzą chwile duchowego smutku i przygnębienia. W tym kontekście możemy zrozumieć, dlaczego w Apokalipsie, pomimo że jej wizja dziejów jest dramatyczna, pojawiają się nieustannie pieśni, muzyka i pełne radości liturgie. Miłość wpisuje się w pejzaż ducha niczym słońce, oświecające i przemieniające przyrodę, która bez niego byłaby szara i jednostajna. Innym zasadniczym wymiarem oblubieńczego charakteru kościoła jest płodność. Przyjęta i darowana miłość nie wyczerpuje się w relacji oblubieńczej, lecz staje się twórcza i rodząca. Księga Rodzaju, ukazująca ludzkość stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, w sposób znaczący podkreśla istnienie mężczyzny i niewiasty. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Odrębność i wzajemność, widoczne w ludzkiej parze, są znakiem miłości Bożej. Nie tylko jako fundament powołania do wspólnoty, lecz również jako źródło płodności, rodzącej życie. Nieprzypadkowo już w Księdze Rodzaju występują genealogie, które są owocem rodzenia i dają początek historii, pośród której objawia się Bóg. Dzięki temu rozumiemy, że również Kościół w duchu ożywiającym go i jednoczącym z Chrystusem. Jego oblubieńcem obdarzony jest wewnętrzną płodnością, dzięki której nieustannie rodzi w chrzcie dzieci Boże i zabiega o ich wzrastanie do pełni Chrystusowej. Dzieci te tworzą kościół pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, przeznaczeni do zamieszkania na górze Syjon w mieście Boga żyjącego, w Jeruzalem niebieskim. Nieprzypadkowo ostatnie słowa Apokalipsy są żarliwym wezwaniem skierowanym do Chrystusa. Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! Przyjdź, panie Jezu!. Taki jest ostateczny cel Kościoła pielgrzymującego z ufnością przez dzieje, chociaż często wyczuwa on blisko siebie, zgodnie z obrazem tejże księgi biblijnej, wrogą, i gniewną, wrogą. I gniewną obecność innej postaci kobiecej, Babilonii, wielkiej nierządnicy, bestii, uosabiającej nienawiść, śmierć i wewnętrzną bezpłodność. Wpatrując się w swój cel, Kościół ożywia nadzieją Wiecznego Królestwa, która się urzeczywistnia przez uczestnictwo w życiu trynitarnym. Duch Święty został dany apostołom jako pocieszyciel. I dlatego jest stróżem i ożywicielem tej nadziei w sercu Kościoła. Prośmy więc Boga, by pozwolił swojemu Kościołowi być zawsze w historii stróżem nadziei, świetlanej jak niewiasta z Apokalipsy, obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.